Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteśmy na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj zajmiemy się mechem w pole. Tak, ten, który widzicie za nami, pokażemy wam, jak my to zrobiliśmy. Dlaczego to zrobiliśmy? No po prostu... Marta bardzo chciała. Ja bardzo chciałam, oprócz tego cena zrobienia takiego koła u kogoś, to był koszt między 1600 a 2600. Nasze wyszło około 700 zł. Także dużo, dużo mniej i mieliśmy przy tym troszeczkę roboty, ale myślę, że się opłacało, bo ostatecznie, finalnie mi się podoba. Mi też. Na samym początku bardzo serdecznie was zachęcamy do zostawienia subskrypcji tutaj. I kciuka w górę. Tak, będzie nam niesamowicie miło. Co do tego będziemy potrzebować? Co będziemy potrzebować do tego, żeby to wykonać? My potrzebowaliśmy paru rzeczy. Pierwszą rzeczą jest... Mech. Mech. 9 kilo mchu wisi za nami, więc trochę tego mchu potrzebowaliśmy. Do tego potrzebowaliśmy, jak to się nazywa, takie płyty, na których to wszystko jest przymocowane. Te płyty mieliśmy po jakichś tam rzeczach, co do nas przychodziły po prostu. Po roletach solarnych. Tutaj film wam przy okazji dodajemy. Także był to śmieć, a my wykorzystaliśmy to i daliśmy temu drugie życie, więc zachęcamy was do takich rozwiązań. Następnie potrzebowaliśmy jeszcze taką listwę, żeby naokoło zrobić. I z tym był największy problem, ponieważ jak pytaliśmy stolarzy i szukaliśmy ram, to albo były małe, albo mega drogie. A my wykorzystaliśmy listwę z Kronosfery. Do tego jeszcze potrzebowaliśmy co? Zszywki, znaczy ten taker. Tak. Takera. Kawałek drutu i klej na gorąco. I klej na gorąco. I my jeszcze, to jest nasza rzecz, którą myśmy dodawali, to są LEDy, które ostatecznie okazały się niepotrzebne właściwie. Nietrafiony pomysł zupełnie. Tak więc możecie pominąć etap LEDów. My go już zamontowaliśmy i dopiero na ścianie zobaczyliśmy, że mogło fatalnie być, to wygląda. Mogło być bez tego. Pierwszą rzeczą, od której zaczęliśmy montaż naszego koła, to było zmontowanie takiego kwadrata z tych dwóch płyt. Tak, ponieważ osobno były za małe, w dwójkę dały nam idealny wymiar. Tak, czyli 120 cm, tak jak chcieliśmy. Skleiliśmy to wszystko razem ze sobą i Marta... Klej mamut, tym sklejaliśmy. O, klejem mamut i Marta jeszcze wszystko zbijała takerem. Przepraszam. Spędzi. Pogryzły nas komary, strasznie, patrzajcie. Przepraszam, ale tutaj mam takie... Nie drap się, bo zaraz będziesz drapać. Wytrzymasz. Nie. No. Także Marta zbijała to wszystko takerem i później przeszliśmy już do... Wycinania. Wycinania tego koła robiliśmy to wyżynarką. Zaznaczyliśmy sobie najpierw, jak to miało wyglądać. Krzysiu przymontował deseczkę na środku, zrobił koło i potem wyżynarką leciał dookoła tego koła. Dookoła tego koła. I zanim jeszcze wycinałem, to poprzyklejaliśmy takie kawałki naokoło, żeby później, gdy będziemy to mieć krawędź tej naszej deseczki, żeby tak. Ona była wyższa po prostu, żeby ta nasza listwa, która szła nam bok lepiej się trzymała. Tak, ta rama. I wycinaliśmy to razem z tymi przyklejonymi kwadracikami. To też istotne. I potem przeszliśmy do przyklejania tej ramy. Z racji, że te listwy są bardzo elastyczne, nie było problemu, żeby je wygiąć. My zużyliśmy tutaj dwie listwy, jedna kosztuje 14,99 dosłownie, więc nie był to bardzo duży koszt, a koszt takiego dużego okręgu u stolarza albo jakiejś ramy to była astronomia, bo tak, to się zawierało... Okropnie, próbowaliśmy to wycenić, ile by też nas to kosztowało. Pisaliśmy do kilku, dzwoniliśmy do kilku stolarzy. Tak, to wychodziły straszne kwoty wysokie, dlatego o wiele lepiej było to zrobić samemu. Udało się, więc koło wyszło ładne, równe. Tak. Nie było żadnego z tym problemu, także myślę, że wy też sobie z tym poradzicie. Wywierciliśmy dziury, żeby to wszystko nam tutaj fajnie spasowało, jeszcze bez mchu, żeby było dobrze widać, w którym miejscu to jak ustawić. No, tak jest. I następną rzeczą, którą robiliśmy, to przyklejaliśmy LEDy. Tak, i myśmy się uparli, że zrobimy sobie taki fajny efekt, podświetlany mech, wiecie, tutaj był powerbank, że to nam się będzie ładować. Same problemy. Pierwsza rzecz to powerbank. Wiedzieliście, że on się wyłącza, wiecie, gdy jest długo nieużywany i nie można go na pilot tych LEDów odpalić, bo trzeba uruchomić powerbanka. Tak, trzeba go tam nacisnąć na taki specjalny przycisk, jakoś go wymusić, żeby on się uruchomił. Z uśpienia go wybudzić. Z uśpienia. Niektóre wybudzają się po prostu wpinając im kabel, a niektóre mają przycisk. Tak. Całe szczęście mieliśmy ten z przyciskiem. Tak. No przecież super.
No lipa, bo musieliśmy zrobić taką dziurkę na dole, żeby długopisem cylnąć w powerbanka, nie? No, to już pierwsza głupota nasza. Ale nie jest... To nie jest złe. No dobra, no dobra, nieważne. To, że on... że to świeci tak, a nie inaczej. Jak w kościele! Ale... Respekt mnie wziął, nie jak w kościele. Mamy super powerbanka, ładujemy go po prostu podpinając do koła poprzez USB, który mamy zamontowany z boku. Tak. I o jak on się naładuje, no to świecą nam te LEDy. Nie wiem właściwie, jak długo one to wytrzymują, bo nie używamy tego. Nie. Więc możecie sobie pominąć te LEDy. Na święta będzie super, nie? Na czerwono święta? Podświetlimy, będzie tutaj taki klimat, że szok. Natomiast... I bombki tu zawiesimy. No pewnie, wszystko zawiesimy. Natomiast jest to krok, którego nie musicie absolutnie robić, bo to były według nas teraz pieniądze wydane bez sensu. Tak, zaoszczędzilibyśmy jakieś 200 zł, bo tyle gdzieś poszło na to. No. LEDy po 50 i powerbank 80. No, także z 200 poszło na właśnie na te LEDy i nie musicie tego naprawdę robić, możecie bez tego. Chyba, że komuś się to podoba, no to co innego. I potem przyszło kleje mchu. To tutaj Martusia popisała się, bo ja właściwie nie kleiłem ani trochę, wszystko kleiła Marta. Na kleju na gorąco i jeszcze usztywnialiśmy to drutem. Drutem, żeby tak. Wiecie, one na pewno się nic nie odkleiło. Trzeba to kleić stopniowo, żeby ten mech skleił się między sobą, żeby on się zrobił twardy, żeby zrobił się sztywny, ponieważ pod wpływem tego wiszenia on może nam odpaść. Wiecie, gdy za mało kleju dacie albo nie dacie tego druta, który będzie cały stelaż podtrzymywał. W końcu to 9 kg mchu. Ale ty dużo o tym wiesz. Wiesz, jakie miałam plęskierze na łapach? Miała ręce. Nie mogłam zginać od pistoletu. No, także musicie mieć bardzo dużo kleju na gorąco. My go kupowaliśmy... W takich paczkach po 46 chyba. Po 40 i poszło nam jakieś 50 lasek tak. Na to wszystko, więc to też trochę waży. Ale jest to stabilne 11 kilo waży całe koło, ważyliśmy. No, 11 kilo. Kilo. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy? Bardzo dużo jest odpadu, jeżeli chodzi o ten mech, niestety, więc musicie to wziąć pod uwagę. U nas wyszło kilka pudełek odpadu, gdzie było 18 pudełek zamówionych. Zostało... 5 pudełek było odpadu, no. Tak, tych korzeni, jakichś tam elementów, które się nie nadają. Dużo tego było, dużo, dużo. Ale jednak musicie to oderwać, bo jeżeli nie oderwiecie tego, to ten mech wam odpadnie. Tak. Więc... Też tak mieliśmy fejka, bo zamówiliśmy sobie, chcieliśmy po taniości, nie? Znaleźliśmy mech, gdzie tanio, dużo. Mhm. Mhm. Wyszło, że przyszedł z korzeniami i właściwie 1/4 była do użycia. Bo ten, co my kupowaliśmy, był już oczyszczony, tak? Tak. On był już mechem oczyszczony, więc miał tych korzeni znacznie mniej. Tak. Natomiast tamten to jakby go tak z lasu wyrwać, z takim, z ziemią, ze wszystkim. Z korzeniami, ze wszystkiego. Więc zwracajcie uwagę na wagę. Musi być netto. Ma być waga podana mchu, nie pudełka, korzeni i tak dalej. Druga rzecz, czy mech jest oczyszczony, bo wtedy wiecie, że nie macie korzeni, więc to jest druga informacja, na którą musicie zwrócić uwagę. I najlepiej zamawiać go w hurtowniach takich, wiecie, florystycznych. Wtedy wychodzi po prostu najtaniej. Mhm. A nie ma problemu, żeby zamówić w hurtowni z tego względu, że bierzecie go naprawdę dużo. Tak, bo to za nie sam jest... mech wyszło 600. Tak. I następna rzecz, którą robiliśmy, to zawiesiliśmy nasze dzieło. Na tym, na haczykach, bo my zamontowaliśmy to na haczykach po prostu. Tak jest. Uważaj! Uważaj na lampę, musisz tyle niżej, bo nie przejdziesz. Kieruj mnie. Weszło? Nie tak. Weszło? Dotrzyj go mechem. Si. Muszę tu bardzo wsadzić. No dobra. Ja pitole!
wszystko powiedzieliśmy Wam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Zachęcamy Was, żeby robić takie rzeczy samemu, bo wychodzą naprawdę taniej. Wiecie, że to Wy zrobiliście. Tak. I jest sukces. Jeżeli zrobicie takie koło, obraz, panel z mchu u siebie, gdzieś Wam pomożemy, to oznaczcie nas na Instagramie, będzie nas bardzo miło. Chętnie zobaczymy, jak Wam to wyszło. Tak. Tak. I udostępnimy tutaj w kolejnym filmie takim DIY, który tutaj będziemy robić, a na pewno pojawi się takich filmów bardzo dużo. Tak więc zapraszamy do subskrypcji i do zostania z nami dłużej. Kciuk w górę, my się z Wami żegnamy, wpadajcie na Instagramy, TikToki i resztę tam, jak chcecie. Pa! Pa.